Witamy na kempingu Uroczysko, gdzie szukamy wiosny. Szukamy wiosny, ale wiosna nie chce przyjść, zimno, zarąbiście. Jesteśmy już tutaj jeden dzień. Ekipa nam się spszczółkowała, same pszczoły i bąki latające tutaj po terenie. Kamek robi pyszną jajeczniczkę, żeby wzmocnić ekipę nasz kamp. Aga, Maniek, czułem się świetnie, Maniek widzi już wiosnę. Zaraz tutaj bluzkę ściągnie. Sąsiedzi pszczółkowi. Trochę ludzi przybyło. Gdzieś tam tak tutaj troszeczkę ścisnęli. Tu Maniek stoi. Chyba nam tan nie wpadnie, więc powiem głośno, żebyście nie słyszeli muzyki z radia. A tak to wygląda od tyłu. Sąsiad testuje drona. I co tam widzisz? Pokaż, podejrzymy. O, patrzcie ile jest wiary. No pokaż dalej, pokaż. No. O. Ile ludu? Przyczepki ustrojone, tylko my głąby jak zwykle nie mamy przystrojenia. Nawet sąsiedzi się postarali. Dzieci. No, jakieś tutaj dekoracje robiły, a my jak zwykle jesteśmy w czarnej dół. O, bocian z Biedronką. Żaba. Cztery bociany. Więc tak sobie stoimy. Idę na jajeczniczkę. A dzieci poleciało na plac zabaw. To jest pierwsze takie razy. A nie, siedzą tam. Boże, nie wiem. Nawet własne dzieci bym zgubiła. Ekipa reprezentująca nasz pszczeli team tutaj wygra. Jedyni reprezentatywni. Aga, ty czemu nie jesteś jak pszczoła? Ja tutaj jestem dozorcą tego ula. Aga, gdzie masz skrzydła? Zostawiłam w domu. Obchód pszczółko-bączkowy poszedł po kempingu, a my sobie będziemy szukać skarbów. Mikołaj, co ty masz za sprzęt? Czego szukacie? Złota, srebra? Wszystkiego. My bierzemy 10% znalezionego. Idzie właściciel. Obawia się, że coś znajdziemy i mu nie pokażemy. A ja? Bierz łopatę tą ostrą. Tą ostrą łopatę, zaraz coś skopiemy. Pogoda się robi. A tu coś jest. Kładziemy złotą obrączkę. O, proszę bardzo, test. Tak, czekaj, o. I musi być 45 na złoto. To było 45. No i teraz chodzicie i szukacie tak, żeby znaleźć... O, znalazłem! Spróbuj zgubić! Przedmiot znaleziony jest własnością właściciela wykrywacza. Myślę, że tu nie ma być argumentów, bo moja żona jakby cię, wiesz, za ucho złapała. Myślę, że powiem ci, mam argument siły. Po sobie zakopywać, chłopaki. Pochwal się, co najlepszego znalazłeś tym oto wykrywaczem. Żonę! A to myślisz, że z metalem musiał nie, lecieć? Nie przesadzaj, ty! No, szaleję. Nie, coś? Oj, przepraszam. Co to będzie? Dobra, co to będzie? Co to będzie? Weź kochanie. Się, o, synku, nie brudź się. Skarbie. Pokaż się jeszcze, ja ci dobrze tą czapką wyprawię. Albo jakaś podkładka. Czekaj. Wyleciało. Tu jest. O, o. To sprawdźcie. O, jest coś pomarańczowego. Nie, mam, to jest jakiś tam ceramika stara. To jest. O, Zuzul. Uważaj, skarbie. O, piko tutaj. Był sygnał. Tu jest coś w tym. Czekaj, coś tutaj w tym jest. Dalej coś tu jest. Poszukiwanie skarbu wcale nie jest takie proste. Trzeba się naprawdę namachać łopatką i tym urządzeniem. Patrzcie, już mamy taki dół, jeszcze nic nie znaleźliśmy.
No i znaleźliśmy. Oto to był winowajca. Jak się czujesz, znajdując jako, taki skarb? Jak zwycięzca. Jak zwycięzca się czuje. Ale zakopujecie dziury w naszym, w naszym kraju nie wolno szukać skarbów. Nie. My szukamy meteorytów. My szukamy obrączki mojej żony, którą wczoraj zgubiła. Tak. Gdzieś tutaj biegała. I moje kluczyki od samochodu też tutaj. Ona biegała z obrączką i kluczykami od samochodu. Dlatego szukamy. Szymon, połączuj się z tym patykiem. Szymon, weź to. Weź Szymuś. Szymon, odejdź. Tu. Co to było? Weź to, bo Szymon tutaj coś miał. Proszę bardzo, jakie zajęcie? Godzinę czasu latania i słuchania jak pika i tak naprawdę nie znaleźliśmy obrączki, nie znaleźliśmy kluczy, ale znaleźliśmy kapsle i znaleźliśmy rurkę metalową. Więc myślę, że właściciel też się ucieszy, bo pewnie ją zgubił. O, tak się nudzą tam, że od razu do nas wszyscy przychodzą. Kolejni członkowie ekipy już do nas tutaj wędrują. Bez nas nie ma tam zabawy, to wszystko się kieruje tutaj. Patrzcie, jaki profesjonalizm, co za ruchy, zobaczcie. Niczym siała baba mak, nie wiedziała jak, a dziad wiedział, nie powiedział, a to było tak. No a jak, no to kosił, tak myślę. Kosił, tak się kosiło kiedyś, nie? Czasę. O. Czemu zobaczcie na to zaangażowanie, na tą postawę, na tą minę, na te ruchy nadgarstka. Nadgarstek jest nierwą. Od czego? Nadgarstek jest od czego innego wyćwiczony. Dobra, zostawiam ekipę, idę dalej. Patrzcie, jakie mamy piękne niebo. Trzeba by wykorzystać to i zrobić tutaj zdjęcie takie ładne na Instagram czy tam Facebooka. Żebyście i wy mogli zobaczyć, jak to ładnie tu wygląda. Kemping się naprawdę rozwija. Podobno ma powstać tutaj niedługo restauracja z pokojami. Proszę, kolejny idzie na łowienie skarbów. O, bardzo dziękuję. Chciałabyś jeszcze więcej umyć? Nie. Bo mam trochę w zlewie. Za późno, spóźniłaś się. To poczekam na kolejny raz. Kiedy będziesz myła? Nawet nie udało się, a myślałam, że się uda. Ja powiem, to umyj moje, a ona powie, no to daj, umyję ci. Ale nie, wycwaniła się. Już tak nie powie. Za pierwszym razem tylko to działało. Jak było na poszukiwaniu skarbów? Nie ma skarbów. Nie ma? Największy skarb stoi przede mną. I najcenniejszy. O matko. Ojo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 j
Ej, poczekaj, bo mamy wąsko tu. O, mama wyjdzie, a ty wskakuj. Idziemy do altanki, bo podobno mają być jakieś konkursy przebierańców, więc zobaczymy, kto się jeszcze jak przebrał. I czym nas zaskoczą. A tymczasem pooglądamy sobie troszkę przyczep, przebrań. I dużo kamperów. O, a co to za folia? Dzieci będą malować. A, super pomysł. Tutaj też jest szałciał. Zaraz wam pokażę, jak tu wiosna przychodzi. Od bociana. Bardzo proszę. Czyli jednak nie w altance, a na placu zabaw. O, widzę, że to kolejna pszczółka naprawdę robi wrażenie. Dominika, weź i moją trzymaj. Włączona, włączona. Ja zjem i zacznę kamerować. Dobra, podwójnie. Mamy i marzannę, którą dziś utopimy. Nie będzie łatwo, ale... Co ma pod kieczką? Nic! Goła była? Co, że się nie wstydzi?
zobaczcie, wyszły marzanny, przywitały wiosnę i od razu wyszło słońce. Także chyba się to sprawdza. Idziemy po nagrodę. W sensie jeszcze nie wygraliśmy, ale możliwe, że wygramy coś, tak? Mamy numerek 6. Ale jak coś, to zawsze może być 9. Zawsze może być to 9. Jak nikt się nie zgłosi, jak ktoś dostanie 9, to też idziemy. Bo tą kropkę to w sumie nam tak napisali, ale nie byli pewni, czy to jest 6 czy 9, więc zawsze możemy po prostu, no, ściemniać, nie? Więc mamy 2 losy, 6 i 9. O, zobaczcie, ile ludzi, ile konkurencji mamy. Zobaczymy. Może jeszcze się nie zabrali. Następny. RRK? O, to jest pozdrawiam. Ten co wybiera jest 11? Nie, ja mam 6, sorry. A ja mam 11. Działa na rzecz sąsiadów. To jest logo dla mamusi. Nie, dla wujka. Synu 6, szukaj. Szymek, nie postarałeś się. Szymon się nie postarał, bo mamy 6. Do sąsiadów szukał. Tutaj po prostu czyste przekupstwo ze strony sąsiada.